W 2011 roku na scenę w wielkim stylu powróciła seria Deus Ex. I chociaż Adam Jensen, czyli główny bohater, nigdy o to nie prosił, gracze przyjęli go bardzo, bardzo ciepło. I never asked for this. Na kontynuację przyszło nam czekać 5 lat, ale oto jest. Deus Ex – Rozłam Ludzkości. Albo w języku Szekspira Deus Ex – Mankind Divided. Rozpoczyna szturm na sklepowe półki, co dla nas oznacza zielone światło dla nowej piguły. Zapraszam, Beata. Akcja Rozłamu Ludzkości toczy się 2 lata po wydarzeniach z poprzedniczki. Jak przystało na cyberpunk, świat nie jest przyjemnym miejscem. Tytuł gry nie kłamie. W 2029 roku ludzkość zastajemy podzieloną. Podzieloną na zwykłych ludzi, nie posiadających mechanicznych ulepszeń, i nieszczęśników, cyborgów, których ciała w jakiś sposób zostały zmodyfikowane. Mówimy nieszczęśników, ponieważ po wydarzeniach z buntu ludzkości zmuszeni zostali do życia w niebezpiecznych gettach. Wzmacnia to naturalnie niepokoje społeczne, tworzy grunt pod rozwój terroryzmu i rodzi intrygi, z którymi zmagać się będzie nasz bohater. Tajne organizacje, teorie spiskowe i cyberpunk. Wszystko podane w postaci zgrabnego RPG akcji. Ta sprawdzona formuła otrzymała klasyczny lifting zwany więcej, lepiej, ładniej. Znowu staniemy przed wyborami. Czy problemy rozwiązać siłowo, brutalnie, czy może dyplomatycznie? Komu zaufać? Z kim się sprzymierzyć? Wszystkie te decyzje, nawet najdrobniejsze, w różny sposób wpłyną na rozgrywkę. Fanów nie musimy zachęcać. Nowym polecamy odrobić zadanie domowe i sprawdzić bunt ludzkości. Natomiast każdego zapraszamy do naszego sklepu i życzymy miłej zabawy. I won't let them have the last word.